W ostatnich dniach na polskim rynku gazu płynnego dokonała się istotna zmiana cenowa, bowiem widzimy obniżki po raz pierwszy od dłuższego czasu, takie zauważalne obniżki na terminalach polskiej granicy wschodniej. I tutaj należy podkreślić, że tego rodzaju zmiana była w jakiś sposób spodziewana czy wyczekiwana tak naprawdę. Mamy do czynienia również za pomocą tej zmiany z pewnego rodzaju próbą wpłynięcia na rynek przez importerów, bowiem w ostatnich stagnacyjnych kilku tygodniach mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju równowagą kierunków dostaw, zarówno z Europy Zachodniej, kierunku morskiego, jak i Europy Wschodniej. W tej chwili terminale przy granicy wschodniej dają o sobie znać, w jakiś sposób przypominają, że to tamtędy docierał najtańszy gaz do Polski i można mówić, że mamy do czynienia prawdopodobnie z próbą powalczenia o klienta, który do tej pory był w jakiś sposób ostrożny w zakupach. Mieliśmy do czynienia z pewnym zawieszeniem popytu, który sygnalizowali nam zarówno sprzedawcy gazu płynnego z centralnej Polski, jak i z Polski Wschodniej. Natomiast w tej chwili wydaje się, że ten trend może się odwrócić. Obniżki nie są spowodowane napływem większej ilości gazu, ale jakimś próbą operacyjnego zadziałania po prostu na polski rynek gazu płynnego. Zmiany, jakie widzimy w sektorze hurtowym LPG, nie powinny jednak, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku tygodni, przełożyć się wyraźnie na sektor detaliczny. Kierowcy nie powinni liczyć na to, że dużo taniej zatankują autogaz na stacjach. To jest takie przeświadczenie, może wynikać przede wszystkim z tego, co dzieje się z cenami benzyny i oleju napędowego, ale tutaj po raz kolejny wypada podkreślić swoistość polskiego rynku gazu płynnego i to, że na stacjach widzimy minimalny ruch w dół, nie oznacza, że ten ruch się w najbliższym czasie pogłębi. Te ceny poniżej 2,50 zł za litr nie powinny nam zajść w perspektywie przynajmniej najbliższych, jak powiedzieliśmy, 2-3 tygodni.